ziemi polskiej do Polski. Podczas pierwszej w kadencji 2018-2023 sesji Rady Miasta Kielce Bogdan Wenta został zaprzysiężony na prezydenta Kielc. Obejmując urząd prezydenta miasta Kielce uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Ślubuję. Sesję otworzył radny Marian Kubik jako przewodniczący senior. Ustępujący prezydent Kielc Wojciech Lubawski pogratulował swojemu następcy sukcesu wyborczego. Gratuluję wyniku wyborczego i życzę panu sukcesów. Również paniom i panom radnym gratuluję sukcesu i gratuluję sukcesu wyborczego i życzę dalszych sukcesów, bo proszę państwa, wasz sukces będzie sukcesem Kielc. A nie jest mi obojętne, czy Kielce odniosą sukces, czy nie, bo 16 ostatnich swoich lat poświęciłem służbie temu miastu. Podziękowania dla Wojciecha Lubawskiego za służbę na rzecz miasta w imieniu radnych złożył Marian Kubik. Podziękował także przewodniczącym Rady Miasta w poprzedniej kadencji Dariuszowi Kozakowi i Joannie Winiarskiej. Następnie przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Piotr Zięba wręczył wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze na kolejną kadencję. Każdy z rajców złożył ślubowanie. Pani Litwin Joanna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. W Kieleckiej Radzie Miasta zasiada 25 rajców, 11 z Prawa i Sprawiedliwości, 7 z projektu Świętokrzyskie Bogdana Wenty, 6 reprezentujących Platformę Nowoczesną Koalicję Obywatelską oraz 1 z SLD Lewica Razem. 9 z nich już pełniło funkcję radnego. Po złożeniu ślubowania głos zabrał prezydent Bogdan Wenta. To szczególny dzień. Spotykamy się dziś dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli nas mieszkańcy Kielc. Osobiście dla mnie to honor i zaszczyt być tu, w tym miejscu, które jest kluczowe dla rozwoju, także w moim sercu, jednego z najpiękniejszych miast w Polsce. Serdecznie dziękuję za poparcie i mocny mandat wyborców tego miasta. Przyjmuję go z radością, ale jednocześnie z ogromną pokorą, czując ciężar spoczywającej na mnie odpowiedzialności za losy miasta i jego mieszkańców. Ten ciężar jest o tyle większy, że przez wiele lat Kielczanie i Kielczanki powierzyli zarządzanie miastu panu prezydentowi Lubawskiemu, któremu z tego miejsca jeszcze raz dziękuję za wszystkie dobre działania, które zostały przez niego podjęte. I mimo że różnimy się, to było też widać w kampanii, w kierunkach, programach, to nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć, o wielu pozytywnych aspektach i działaniach pana prezydenta. Panie prezydencie, dziękuję. Sądzę, że każdy sobie zdaje z tego sprawę, że Kielczanie chcą chodzić po równych ulicach, niepełnosprawni uczestniczyć w ruchu bez barier, a rodzice chcą mieć bezpieczne i dobre place zabaw, żłobki, przedszkola, dobry system oświaty, czyste powietrze, bezpieczeństwo, dostęp do zieleni, kultury, infrastruktury sportowej i oczywiście miejsca, gdzie możemy wszyscy razem spotkać i spędzić dobrze wolny czas. I wiem także, że Kielczanki i Kielczanie mają ogromne poczucie patriotyzmu lokalnego, a od władz samorządowych oczekują szacunku, wsparcia i pomocy oraz przede wszystkim sprawnego zarządzania i wsłuchania się w realizację ich pomysłów i wspólnych działań. Te oczekiwania, jak i wiele innych, musimy realizować. I tu liczę na wsparcie radnych wszystkich opcji. Każdy dobry pomysł może liczyć na moją przychylność. Mam nadzieję zatem na owocną kilkuletnią współpracę i partnerskie, merytoryczne dyskusje. Obiecuję jednocześnie z mojej strony, że będę uczciwie pracował i tego samego wymagał będę od wszystkich moich współpracowników w urzędzie. Mówiąc prostym językiem, każdy, kto będzie pracował z pełnym zaangażowaniem, nie musi z troską myśleć o zatrudnieniu, ponieważ mamy do wykonania bardzo wiele pracy i oczywiście w tej pracy są potrzebni nam znakomici specjaliści, a przede wszystkim dobrzy urzędnicy. Dziękuję za zaufanie. Jak państwo widzicie, to jest bardzo szczególna chwila dla mnie osobiście, ale z pokorą deklaruję, że z pełnym zaangażowaniem będę pracował w służbie na rzecz mieszkańców miasta Kielce. Podczas sesji wybrano także przewodniczącego Rady Miasta Kielce. Został nim Kamil Suchański, radny projektu Świętokrzyskie, który w głosowaniu uzyskał o 2 głosy więcej niż drugi kandydat Jarosław Karyś, radny Prawa i Sprawiedliwości. Priorytety to bardzo szybko powołać komisję, żeby Rada mogła pracować w pełnym i szybkim wymiarze, dlatego że mamy już presję czasu związaną z uchwaleniem budżetu. I jednocześnie moim jednym z priorytetów jest to, żeby zacząć zakopywać te rowy, budować mosty, żebyśmy wszyscy współpracowali niezależnie od opcji, poglądów, razem pracowali dla dobra naszych mieszkańców. Po kolejnym głosowaniu funkcje wiceprzewodniczących Rady Miasta objęli Katarzyna Zapała, Joanna Winiarska oraz Jarosław Karyś. W imieniu wójtów i burmistrzów powiatu kieleckiego podziękowania za dotychczasową współpracę ze wszystkimi 11 gminami wchodzącymi w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na ręce prezydenta Wojciecha Lubawskiego oraz życzenia jeszcze lepszych efektów tej kooperacji złożył Szczepan Skorupski, przewodniczący zarządu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego.